zawsze boli, jak mają serce ulepa. Daram, dam, dam. Dobra, wstanę do was i wam powiem wszystko. Po kolei. W ogóle siema, jestem Noras, jak mnie ktoś nie zna, a jak mnie ktoś zna, to jestem Noras. I tak, przychodzę do was z informacją taką. Przyjmuję ją z bólem, żalem. Kończę z tym YouTube'em. No nie dam rady już. No, co wam powiedzieć, publika się zmniejszyła przez bana, to tam... Wszystko i tamto. No nie chcę zbytnio mi się już robić tego wszystkiego na tym YouTubie. Od początku zaczynać lizać dupę innym YouTuberom. Oczywiście. No i co mam więcej wam do przekazania? Żartowałem, widzowie, kurwa, kochani. Nie no, przychodzę do was z informacją, że zaczynamy od początku wszystko, budować publikę od bana. No i co więcej, no mam powiedzieć, no kończę z tym tego typu rzeczami jak podpalenie pach, zerwanie jajka, perfumy, no różne rzeczy, które no nie powinienem robić. Zaczynam nagrywać filmy, jakieś vlogi może zacznę nagrywać, może jakąś nutę wypuszczę. Chcę ruszyć z tymi live'ami, z tym całym kanałem, żeby to jednak było, żeby nasza cała społeczność się pokazała, że jesteście ze mną i że nie czekacie tylko na te dymy, które były. No wiadomo, część publiki jest taka, część taka. Ja z całego serca mówię tak. Chcę wam powiedzieć, dlaczego jestem taki. Jak będziecie chcieli wiedzieć więcej, czemu jestem taki, czy wielki taki, że no jest mnie kurwa ponad 150 kilo, to ja wam mogę powiedzieć, teraz o widzicie dyszę przykładowo, no ciężko mi jest, nie wiem, nie mam motywacji, żeby się wziąć za siebie. Muszę znaleźć kobietę, motywację, odstawić cukry wszystkie, pić wodę, tak jak teraz przykładowo. Oblałem się. No i... No co, zjedziemy z kanałem, no, bystro. Jak chcecie mnie wesprzeć, zostawcie łapkę, udostępnijcie ten materiał, ewentualnie zostawcie suba, jak nie zostawiliście. Bo będzie ogień. Będziemy grać, nagrywać, montować i różne rzeczy. Ja będę was wspierał, wy będziecie mnie wspierać. Będziemy się kurwa razem wspierać. No, ban był, minął ten ban, 3 miesiące minęły, kanał upadł, ale trzeba powrócić i trzeba powrócić z wielkim energią. Na razie tej energii nie mam, bo mam szkołę, ale ja to zmienię i będzie ogień, więc będziemy się starać wejść tam gdzieś w oktagon niedługo, kiedyś i walić ich na sukę! Dlatego, jeśli dojdzie ten materiał do osób takich, z którymi bym chciał wyskoczyć, czyli warszawski dresik, bonus BGC, taksi złotówa, ewentualnie jakiś lamus, mnich terminator, kurwa dziwka jebana. No, to zapraszam bardzo serdecznie i możemy się zmierzyć w formule MMA. No, więc walę was na sukę i ja jestem tej gry mistrzem, nie fiutem. Trzymajcie się, widzowie moi kochani. Widzimy się na następnym streamie na weekendziku. Siema.